Magda Gessler na Minecraft Extreme? Niestety nie, moi drodzy. Magda Gessler, przynajmniej o tym nie wiem, żeby grała w Minecrafta, a szkoda, ale jako wielcy fani pomyśleliśmy, że jest Halloween, przebraliśmy się za naszą właśnie idolkę Magdę Gessler. Możecie powiedzieć, który strój Magdy w Minecraft jest według was lepszy? To jest mój, to jest do Knesa. Ja jestem bardziej, jakby ja mam makijaż. To ty masz makijaż, no ja nie mam makijażu zbytnio, ale mam ekstra słuchawy, skins on z neta, co prawda, ale naprawdę to fajne. Magda Gessler chodzi w słuchawach nausznych? Nie wiem. Tutaj tak. Więc co by robiła Magda Gessler w Minecrafcie? Pomyślałem. Nic innego jak oceniała bazy. Dlatego też dzisiaj właśnie jako fani będziemy oceniać bazy różnych widzów. Będziemy robić ekstremalne rewolucje i będziemy robić popraweczki w ich bazach. Zobaczymy, jakie bazy dzisiaj zobaczymy. I zostaw łapę w górę, jeżeli lubisz Magdę Gessler i jej program. I napisz koniecznie w komentarzu jakiś twój ulubiony jej cytat. I oceń, kto będzie lepszą Magdą Gessler. Czy ja, czy Dokness? Ale to chyba nie tak, stary, bo ona chyba przeklina, to nie mogę chyba to opisać. To piszcie z gwiazdkami, wiecie, takie gwiazdki są. My dzisiaj nie będziemy przeklinać, my będziemy dzisiaj raczej mili. No chyba, że ktoś pokaże nam jakąś fatalną bazę, to po prostu go zjedziemy i powiemy, co o tej bazie myślimy. Więc lecimy. Kto chce, by Karol i Hubert Gessler odwiedzili i ocenili jego bazę? To jest pytanie wprost. Dobra, tak, stepnij się, mamy pierwszą bazę na dzisiejszy odcinek. Cześć, Karotka. Więc mamy bazę Karotki. Jest to baza, rzeczywiście nie jest to najgorsza baza. No to nie jest zdecydowanie najgorsza baza. Bywały gorsze bazy. W sumie nawet fajna baza. Dokness, gdzie ty jesteś? No ja stoję. Huberto? Ja stoję, ej, stary. Ej, wiesz co, jakby powiem ci tak, baza jest fajna, ale gościna na minus. Zobacz, co to jest? Co to jest za oprowadzanie po bazie? No. Patrz. I co to za farma? Wybiłem okno, stary. Jestem wandalem. Ej, co to za szkło, że tak łatwo zbicie można? Co to ma być? Dzień dobry, pani Karotko. Dokness, ale Magda Gessler nie psuje tych restauracji, które odwiedza. Więc ale nie będziemy psuć. A, dobra, okej, okay, to chyba Hubert. No dźwięk się zgadza, dźwięk się zgadza. Co to za resztki farmy? W sensie, przepraszam bardzo. Co to ma być? Zaczęłam robić bazę wczoraj i już farma zniszczona? Okradli troszkę. Okradli kto troszkę. Ją okradł, stary? Kto ją okradł? Wczoraj zaczęła bazę robić. Farmy jej ukradli, stary. To jak schowana ta baza? To jest pytanie. Dobra, zbijam talerze. Nie ma. Zbijamy talerze. Wczoraj typy nam wbiły. I ziemniaka zabrali? To jest to? Wbili i wzięli jedzenie. Co jest grane? Jakby ten serwer... Co się dzieje? Jakby zostawili miód, zostawili jakieś rzeczy? Jak mają X-ray, to nie dziwne. Okej, czy tu będzie log? Skilla, a ty od razu cheaterów wyzywasz. Jakby... Ja cheaterów? A, nie, może ona, oni. A, dobra, ona, nie, dialog bok. Jakby, come on, naprawdę, co tu się dzieje? Ej, ale ma ładną tą bazę nawet. Baza jest ładna, baza jest... Ale jeszcze muszę jedno szkło rozwalić. Tak, też rozwalę na szkło. Nie, baza jest ładna, stary, to jest na plus. Ej, ale na minus jest... stary, okien jest tak samo sprężające jak naciskanie bąbelków w tych A to nie było tak, że tobie zawsze się rozwalało szkła w bazie na ferajnie i się wkurzałeś? MWK mnie nauczył takiego wandalizmu. Tak, ale tak było. Ty wiesz, jak dlaczego tak jest, stary. Wiem, że ta baza dziwna, ale nie ja ją projektowałam. Okej, okay, to tak, powiedz coś w jej obronie. Jakby co nam się ma podobać w tej bazie? Powiedz nam coś o tej bazie. No właśnie, chcę się spytać. Ta farma jest taka szczątkowa. No farma jest totalnie biedna i te szyby są zbite, to jest na minus. No te szyby, no te zbite szyby to też na minus. Tak, no totalnie, te szyby jakby... To totalnie. Szyby powinny być... O Jezu, ten odcinek jest taki głupi. Ej, ona nam nie mówi nic. Nic? Ona zestresowała się. Może bo jeżeli chcesz certyfikat... Żeby powiedziała jej o mocnych stronach tej bazy. Nie, no ładna ta baza nawet. Okej, jakieś rzeczy. Ej, co to ma być? Czemu w tych skrzynkach to samo? Straszny chaos w skrzynkach. Strasznie, ojej. Straszny syf w skrzyneczkach. To na minus. Dobra, kolejny minus. Mogę ją zabić, stary, po prostu, bo mnie triggeruje strasznie. Z czym co się stało? Bo ty chcesz zabijać widzów zawsze, Doktys! Nie, nie zabijaj jej, nie zabijaj jej. Nic nie zrobiła. Ma fajną bazę, tylko szukamy, wiesz, coś, żeby się przyczepić, no nie? No to jest, żeby się przyczepić. No jak dla mnie, to... Cześć, to ona ma dużo bedroka, stary. Bedroka? Ale wiesz, twój bedrok jest, nie? Dobra, siedź cicho. Jak dla mnie, to popraw magazyn i farmę, to pogadamy. Co ty myślisz, Dokness? Mi się wydaje, że tu brakuje jak tego. Jak dla mnie, stary, to napisz, żeby naprawiła w końcu te szkła, bo to wygląda tak, jakby tak. Skończonej. Solidne szkło, żeby nie było dziur na farmie. O, tu i też jest szyba. I będzie lepiej. O, też jest szyba? Co się dzieje? O, szyba! I to, stary, prawie nienaruszona. Prawie nienaruszona.
nie naruszona, czy, stary, miejsca. Czy my robimy z tego trolla, rozwalamy szkło w bazach widzów? Troll? Nie, poprawiamy, mówimy a, jej... A, poprawiamy, dobra. Źle postawiła, stary... Czekaj, poprawię. To na minus. To na minus, że źle szkło postawione. To na minus. Nie, jakby, okej, okay, fajna baza, popracuj nad nią jeszcze. Podoba mi się styl, podoba mi się, że jest konsekwentnie wszystko tak samo fajnie. O, to jest ładne pomieszczenie. Fajne są te miejsca z dyniami, z tym dymem. To na plus, to na plus. To ogólnie to 6 na 10, ale tak na zachętę. Jest git. Dam jej białego shulkerboxa, bo ewidentnie lubi kolor biały. Popatrz. No ja się widzę, widzę. Dam jej shulkerboxa. Proszę, o, ty zabrałeś. Oj, kocham was. Okej. To Dokens wziął. Ham. Tepnij się do mnie Dokens. O Jezu, kolejna dynia. Ej, on witamy. Też na głowę. Witamy. Tak. Proszę nas oprowadzić. Ej, ja, nie widzę. Nie widzę. No, stary, był event Halloween widocznie. Wszyscy mają dynię na mordzie. Tak. Okej, okay, cześć. Okej, okay, pokaż nam co masz. O, bo nie masz szkła, to na minus. Za mną. Za mną. Dobra, idziemy. Dobra, za tobą. Dobra, lecimy. Ej, jakby ta baza jest... Wiesz co... Z jednej strony ciekawe... Wygląda obóz pracy, stary, no trochę tam, wygląda nie. Jak obóz pracy, to trochę jest... Tak też mnie takie skojarzenie, jest bardzo surowy. I to drewno jest... To sam... Bedrock? Co to za farma? Już widzę, że będziemy szczepiać, co to jest? Co to za farma? Co to jest? Kury z wolnego wybiegu? Kury, właśnie kury razem z pszenicą, to marchewą i bedrockiem. Było modne 20 lat temu. Ale przede wszystkim, że jest tego samego sufit, co ściany, co podłoga, to wygląda bardzo źle. Tu farmy kur, okej. Okay. A co tam robią? Tam wolny wybieg, a tutaj niewolny. Co tam robią? Jakby, okej. Okay. Ej stary, a co tutaj się stało? Patrz na to szkło. Popatrz na to szkło i na te płotki, popatrz. A to ty zrobiłeś, czy to by tak było? Nie, to tak było, stary. A, bo to jest wejście takie. O a, Jezu. Wybijam szkło, stary, wkurza mnie to. Okej, okay, no, zbierz na talerze, ja się będę zbierzeć z talerzy. Okej, okay. Jakby tu na plus jest dziura jedna w środku. Co to za... Ale patrz, jak ta woda jest nierozprowadzona równo. Jest strasznie nierówno. Ale to boli po oczach. Boli po oczach, masakra, rzeczywiście. A! To jest bardzo nieprzyjemne. Mogę wyjść z tej bazy? Nie, musimy ją... Ale stary. Mi się nie podoba to, że ten bedrock jest. Czemu jedna kratka wyżej mogła być? Boli po oczach. Mówisz? No ten trochę... Ten człowiek jest nienormalny. I Dennis, nie... Dennis się wkręcił. Ej, proszę, jeżeli ktoś to ogląda z jakiejś tacy telewizyjnej, rozważcie danie nam programu kulinarnego. Ta, rozważcie. Tak, ja chcę mieć program na TVN. A ja chcę mieć stary program kulinarny na TV Trwam. Pocjonów. Stary, tutaj co? Nie ma żadnych potek z tego... Do pocjonów? Ej, co to jest? No właśnie, to poczęstuj nas czymś. Żadnego... Poczęstuj nas czymś, jeśli tu naprawdę są jakieś potki. Potrzebuję brodawek. Potrzebuję jeszcze wyżycia więcej stylu. Ojej, słabo, słabo. O nie! Co my gramy na Minecraft Alpha? Co to jest? Jaka to wersja Minecraft? Ohyda, stary. Co to za połączenia? Nie, ja to muszę naprawić. Tupiecyki, uśmiech. Nie, ja to muszę naprawić. Nie, Doknes, nie, to nie jest... Niszczymy bazę widzów, ja wiem, że chcesz. Ja wiem, że chcesz, Doknes, ale nie rób tego. To jakby Magda Gessler nie przychodzi, nie rozwalam sobie. To jest ciekawie. Tak. Patrz! To jest ciekawe, to jest dobre. To okropne zagospodarowanie przestrzeni. Czemu fajne, w sensie... To jest może... gorsze, co... O nie, to jest okropieństwo. Stary, w sensie nie jest najbardziej wygodne, ale jakby kombinuję, no. Ja tutaj daję plus za... Czy jest to symetrycznie? Niesymetryczne, niepraktyczne, nieergonomiczne. Mam dalej wymieniać, stary. Nie, no nie jest niesymetryczne. Jest symetryczne. Jest nieładne przede wszystkim. Zapraszam dalej. O Jezu, Doknes jest magnetem. Jestem kamerzystą Doknesa dzisiaj chyba bardziej. Bo Doknes się widzę wkręca, on ma to coś w sobie. Co tu robi Ruda? Popatrz, Doknes. Rudy niewykopane w ścianach. To pomijamy? No lepiej, że pomijamy. Ja po tym odcinku... Ale jeszcze zobaczyłem, co zobaczyłem, tego nie odzobaczę. Co zobaczyłem? Ja tracę ostrość w oczach. Dealer, daj mi swoje okulary. Ej, Doknes zemdleje zaraz. Ej, Doknes, mam pomysł dla ciebie, chcesz? Stary, pomóc ci? Mogę spalić to w ogóle... Dobra, nie, podpalam. Doknes, nie stój, nie, stój. Ta baza się do niczego nie nadaje. Załóż to. Mam to założyć? Załóż to, okej? Okay? Będziesz mnie widzieć, okej? Okay? O, jak ładnie tutaj! Od razu lepiej! No dobra, to patrzmy dalej. O, tu jakaś... Ej, mord... Ale... Czemu to nie może być? Popatrz, jaki ty stary... Popatrz, czemu? Czemu są dwie pary drzwi obok siebie? O nie, to mi też... O nie, zobacz, to wystaje! Doknes, już krytykujemy, zobacz! Nie, o
nie, ale to wystaje. Stary, to wziął się skórkę i to wcale z niczego przyjemnego. Tu izolatka? Izolatka, ej, pierwsze to się nazywa na tym serwerze izolatki kantorkiem. To wygląda jak obóz pracy. No bo to jest obóz pracy. Ej, to stary, może powinniśmy to rozpatrywać w tej kategorii jakby. Tu mobiarka? To jest twoja mobiarka. A gdzie moby? Gdzie moby? Jakby co jest? Tu jest obsydian. Gdzie moby? Jak ktoś zamawia obiad, to nie dajesz mu pustego talerza. No bez kitu. Ej, co... Co to? Co to jest? Jakieś... O nie, ej, popatrz, to jest niesymetryczne, stary! Tu niegotowy pokój Halloween, ale jest już po Halloween! Ja ściągam tą dynię! To jest... Nie, stary, ta baza zaczyna podpalać, ja chciałem być pozytywny, ale zaczyna podpalać mi tu kolega. Jest po Halloween, a to jest niegotowy pokój Halloween? Jest? Prawie w to wszedłem! W to wszedłeś dosłownie, stary. W razie koniec. A, okej. Okay. Na baza. Okej. Okay. Tak to ci wkręcił, widzę. Nie no, takie 4 na 10 na zachętę. Dam mu w prezencie coś. Co mu dać w prezencie? Tak, dam brodawki ci, dam. Trzymaj. I jakby następnym razem przygotujesz jakieś lepsze potki i wrócimy tu i może dostaniesz, wiesz, może będzie 5 na 10 albo 6. Bo zdecydowanie tutaj, no, jest co poprawić. Ale baza jest, trzeba przydać, duża, więc będzie pewnie dużo roboty z tym wszystkim. Lecimy dalej. Stary, tepnij się do mnie. Mamy kolejną bazę i już widzę, że zapowiada się dobrze. Jakie to są kreatywne połączenia. Ten sufit, nie sądzę, żeby te złoża tutaj pasowały. Tak, psuje dużo, ale na dole, tak, ale te ściany, tu jest fajnie, co to za sufit? To, co to jest? Bardzo ładnie tutaj jest, poza tym sufitem, czemu? Nowa baza, okej, to pokaż nam to coś nie tłumaczy. Dobrego. Jak restauracja jest nowa i by mieli rozwalony sufit, oj, to by nie było sprawiedliwienie. Co to? Sami się rozejrzymy. Ej, okej, to sami będziemy latać. My damy, ej, stary, dobra, na plus chodniczek, bardzo fajny, bardzo fajny. Ten płotek widzę, na plusik. Na plusik? No, myślę, że na plusik rzeczywiście. Piękny kwiatek w doniczce, jaki piękny. Pięknie położone pochodnie, stary. O! O, bardzo ładnie, bardzo fajnie. Ale mogę tu takie symetrie, dobrze. Wiesz co, stary, okej. Okay. Zaczynam rozumieć, rzeczywiście to jest baza, rzeczywiście bardzo dopiero powstająca. W sensie, to jest bardzo powstająca. Ale ten sufit... Spogadam. No i ten sufit, jak widzę, że to, rzeczywiście to wszystko zostanie pewnie poprawione. Chodź z drugiej strony, zobacz. Ale rzeczywiście na obecną chwilę nie możemy dać maksa. Te filary? Stary, wiesz co, gdyby to, ten dioryt tutaj by nie był, no nie? To by było na plus, bo co... One są w te strony postawione, stary! Że one są... Nie jest symetrycznie! Oj, teraz jest git. To ma potencjał i to taki mocny. Mogę jej to spalić, bo fajnie... Nic nie pal, Doknes, nic nie pal. Okay. Przestań, nie! Doknes, zły Doknes, nie wolno takich rzeczy robić. Oni tu ładnie pracują, fajne, że fajne kwiatki mają. Jakby daje 6 na 10, ale ma potencjał na więcej. W sensie to wygląda super, pierwsze wrażenie wow, ale no... Tu trzeba jeszcze dopracować. Tutaj sporo jeszcze jest pracy. Ja daję 2 na 10. Bo się zestrałem przez te kowadła prawie. O Jezu, Doknes! Dobra, okej. Okay. To liczyło wszystko. To dobra. Nie. Oj. Dam kilka butelek miodu na zapicie smutków po tym, co Doknes powiedział. Okej, okay, kolejna baza. To może być coś ciekawego. No zobaczmy, co my tu mamy. Okej. Okay. Poprosimy o prowadzanie w takim razie. Bo póki co wygląda to całkiem ciekawie, jakby dosyć basic, dużo pochodni, strasznie dużo pochodni, nie wiem po co aż tak dużo tych pochodni, ale no zobaczmy co ma się nam zaoferowania, tu ściana widzę, ej to jest dobre, bardzo ogólnie w remoncie, jak pamiętasz dealer inaczej wyglądała, czy ja tu byłem w takim razie, a rzeczywiście wariatka, tak. Pamiętam tą bazę, w sensie waszą bazę, ej dobrze, zobacz, tu jest naprawdę fajne pomieszczenie z beczkami, według mnie ta woda, to wszystko, to ma sens. I to jest dobre pomieszczenie do robienia miksturek. Okej, zacznijmy tutaj, dobra, to się tepnijmy do niej. Co my tu mamy? Kopalnia. Okej, to na plus, podpisane. Fajny styl tabliczek. Nie jest to prawda spójny, ale jakby fajny, na plus. Tu na zbroję, to na zbroję, armor stand. Dobra, spokojnie, Doknes. Enchant, okej, enchant taki biedny trochę. Wygląda trochę jak moja łazienka w remoncie. 5 lat temu. Okej, może tutaj zrobimy to, może to w prezencie damy ci. Tutaj kto mieszka, dobra. To na plus, organizacja. Tylko ciemne tabliczki, ciemny napis, trochę średnio widać. Farma brodawek? Oj, dobre! Ta jedna pochodnia tutaj, stary. Dobra, Doknes, dobra. Pochodnie na minus, pochodnie na... Tu już ustaliliśmy, to są... Nie. To jest minus. Kolejna, już, tak. Okej, dobra, Doknes, Damianek, dobra, spokojnie, nie przekreślaj. Magazyn na plus, według mnie, fajnie, jest sensownie, znaczy piasek, diord jest, sala wspomnień? Co o nie, walnąłem głową o... A, byłem u nich, pamiętam to!
Było tu więcej. Okej, okay, fajne, fajne. Podoba mi się. Tylko mało tu wspomnień jest. Mi się nie podobają te schody. Gdzie reszta? A czemu? Czemu schody? Że tutaj to zejście, tak? Powali się głową o sufit, stary. A, no, wiesz, ci jest tak ciasno chyba, no nie? Jakby... Strasznie ciasno. Na minus, ale były... Stary, według mnie pochodnie są większym minusem w tej bazie. No come on, stary, te pochodnie. Nie, największym minusem w tej bazie są przede wszystkim te pochodnie niesymetryczne. No tak, 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 za dużo jest. Farma bambusów to na plus, że istnieje. Na minus, że nie ma żadnego designu, bo to jest po prostu pomieszczenie z piaskiem, to jakby mogło, ale... Nie, bambus to tutim bambus. Szanuję, że jest, bambus? Szanuję, że jest. Na plus. Słuchaj, ja jej napiszę, bambus potrzebuje... Lepszego. Przede wszystkim komfortu i aranżacji. Tak, zdecydowanie, bambus potrzebuje wizji. Jeśli nie jesteście wizjonerami, to nie róbcie farm bambusów, moi drodzy. Zapraszam Siemaszko. Tak, to prawda. Siemaszko, najlepszy Discord, link w opisie, trwa nowy sezon, wpadnij. A tu jest farma. Okej, okay, no farma. Nudna. Farma jest dosyć nudna. Wiem, co chciałeś tutaj zrobić chyba, tymi... krzaczkami, ale no nie wiem, czy się udało. Tutaj lepiej chodzi. Fajnie, że są te dynie w tej bazie, jest halloweenowo. Sypialnia, tutaj nie ma łóżek. Gdzie są łóżka w sypialni? To jest sypialnia. Co za sypialnia bez łóżek? Dobra, to na minus. pokój Sandry w remoncie. Okej, okay, to nie będziemy oceniać. Nie jest zły, aż tak. To się nic wyjątkowego, ale nic złego. Pokój Laury, Wiki i Werci. Okej, okay. mają pokój? Okej, okay, to na plus, że jest, chyba. Oh. To fajnie. Oh, ej, tu się ciągnie fajne. Dalej. Ej, to jest ciekawe, stary. To jest ciekawy kominek. Nigdy nie widziałem czegoś takiego. Ej, taki to jest piec. Fajny kominek. No, ale jest taki. Ten tutaj pokój, to. Ten pochodnie losowych miejsc. No, pochodnie na minus. Słuchajcie, dziewczyny, naprawdę fana baza. Sam zbanuję. Ale. Sam zbanuję, bo ja już nie chcę. Tak, to prawda jest. Te pochodnie psują według mnie dużo. Dobra, tutaj widzę, że coś dopiero powstaje. Ogólnie to... czy to jest okno jest 7 na 10? Mi się wydaje, że jest 7 na 10. 7 na 10? Według mnie poprawcie pochodnie. Okej, okay, więc nie wiem. Żebyście miały dziewczyny... Wesoło dam wam dużo takich tych lanternów. Możecie sobie uświetlać zamiast brzydkimi pochodniami. No dobra, więc to by były bazy na dzisiejszy odcinek. Jeżeli chcesz zobaczyć drugą część, to musi być pod tym filmem co najmniej 5000 łapek w górę. Więc zostaw lajka, ja bym chętnie zrobił kolejną część. I myślę, że ty też chciałbyś zobaczyć, bo bazy na filmie chcę, są ja nie chcę, ja dziesiątki. Ja nie chcę, bo wychodzą prawdziwe z ciebie demony. Dobra, wełna na kantorek, okej. Okay. Dam jej dużo wełny na kantorek. Myślę, że tyle starczy. Czy ty sponsorujesz kantorki? Widzą? Cii, to będzie tajemnica.